Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie nie zapomnieli o swoich emerytowanych nauczycielach. Dzień wyjątkowy szczególnie, bo to już tradycja od 2008 roku. Jedynka zaprasza emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 i 44, która wygasła 20 lat temu, gdy powstawały gimnazja. Jest silna grupa, około 30-35 osób, która bardzo chce uczestniczyć dalej w życiu szkoły. No emerytów mamy więcej, obecnie 91, natomiast no oczywiście nie wszyscy odpowiadają na to zaproszenie, nie wszyscy są jeszcze w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu, ale to dla tych, którzy się upominają, którzy biją na tych akademiach dzieciom brawo, potem spotykają się z młodzieżą, spotykają się też wspólnie na poczęstunku i mają miejsce bardzo miłe wspomnienia, tak zwane pogaduchy. Dla nich warto to robić. I tym razem nie zabrakło braw i podziwu za występy artystyczne. Dzieci zaprezentowały Małego Księcia. Dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Gwiezdna, księżycowa. Dla tych pań i panów to niezapomniane chwile. My się sami ciągniemy tutaj, proszę pana, z przyjemnością. Z przyjemnością przychodzimy, spotykamy się z koleżankami. Przepracowałyśmy wiele, wiele lat w szkole, ale nie w jedynce, tylko w 44. Ale straszny hałas i to przyjemno? Nie szkodzi, my jesteśmy przyzwyczajeni. Cały czas jak pracowaliśmy, to był hałas. Bardzo ważne, bo tyle lat żeśmy przepracowały w tym zawodzie. No i jest nam bardzo miło, że jednak o nas jeszcze nie zapomniano. Dyrektorka tej szkoły, wspaniały człowiek, pedagog, doceniamy to. Tyle lat pamięta o nas, a dla nas nauczycieli no nie jest to bez znaczenia.